Masz głos, rzeknij co chcesz. No tak, zbieram się już do tego od dawna. Chciałem was trochę cuknąć, bo no niestety czas się zacieśnia. Czas się zacieśnia. No dawaj, dawaj. No, oczekiwałbym was wreszcie w Przemyślu. No to słuchaj. Bo nie ma lepszego momentu niż teraz. A kiedy, jak nie teraz? No to Marek, będziesz w Przemyślu. Co planujesz, żeby w tym Przemyśl był zdobywany przez banderowców. Żadne miasto nie było zdobywane. Tam poginęli ludzie. Dla mnie Świerczewski był i będzie zawsze bohaterem. Zdjęli u nas pomnik Świerczewskiego, postawili tego żydowskiego zdrajcę, papieża, byłego naszego. Także. A Marek, dobra, a jaki termin konkretny? Bo termin stanowi za człowieka. Czy mamy jakąś rocznicę, datę jakąś, która by nas, że tak powiem, obligowała, a która by była pretekstem też? Jest coś takiego? Trzeba było zobaczyć i naprawdę, kamraci, nie powiem wam dokładnie na... I to jest twoje zadanie. Słuchaj, i czekamy na moment, na rocznicę, na rocznicę. Tak. Jeśli czegoś od kogoś oczekujesz, sam też coś od siebie daj. Na rocznicę czego, tak, Marek? Na rocznicę śmierci Orląt Przemyskich. Gdzieś w lecie. Co było zobaczyć na internecie? Jaki tam mniej więcej może być? Ma zadanie do zweryfikowania, Wojciech. Nie przedłużajmy. Zobacz, Marcin. Okay, dobra. Zostawić Marek, krótkie te. Wesołych świąt, spokojnej podróży do domu. Wam też wszystkiego najlepszego. Szerokości i w domu wszystkiego najlepszego ci życzymy. Trzymaj się, kamrad. Serdecznie cię pozdrawiamy. Czołem.